Cześć, z tej strony Kamil z portalu Bieganie o Skrzydła. Przypadł mi do testowania plecak biegowy marki Kalenji o nazwie Ultra Trail 15 litrów, który przeznaczony jest dla zawodników startujących na dystansie ultramaratonu. Do jego licznych zalet można zaliczyć m.in. aż 15 kieszonek, 7 z tyłu, 8 z przodu, do których uda nam się spakować całą masę odzieży na zmianę, pełno żeli energetycznych czy innych przekąsek. Dzięki ściągaczom świetnie wyregulujemy produkt i dopasujemy do indywidualnego kształtu naszego ciała. W zestawie otrzymamy także bukłak, rurkę i praktyczny ustnik, z którego nie wycieka płyn. To tytułem wstępu, resztę znajdziecie w mojej recenzji, która już została opublikowana na naszych łamach. A za chwilę przeniesiemy się do miejsca, które pozwoli na żywo przetestować jedną ważną cechę tego plecaka. Zaczynamy! Dokładnie przyjrzeć się kieszeni na smartfon, bo jak deklaruje Kalenji, powinna być ona wodoodporna. Natomiast brakuje mi ścisłej informacji o tym, czy schowany do niej smartfon będzie całkowicie bezpieczny podczas deszczu. Tak owe do Wrocławia w ostatnim czasie nie dotarł, no i jakoś trzeba sobie radzić. Przedstawiam Wam mój dzisiejszy sposób na to. Wracam za 10 minut. No i teraz sprawdzamy, czy telefon przetrwał próbę. No, jest mokry. Jest mokry, ciekawe czy się uruchomi. Uruchamia się. Teraz czas na drugi test. Ciekawe czy telefon schowany do kieszeni przetrwa próbę. A na razie działa. Zobaczymy, jak będzie później. Druga część testu sprawdzi, czy kieszeń na smartfon jest w pełni wodoodporna, czyli czy zabezpieczy nasz telefon, gdy plecak zanurzymy pod wodę. Ten test będzie trwał 5 minut. Ok, minęło 5 minut. Sprawdzamy teraz, czy telefon przetrwał. Woda. Pełno wody w środku. Czyli kieszeń nie jest wodoodporna. Ciekawe, czy uda nam się uruchomić telefon. Tak. Działa. Ale cały mokry. Podsumowując, wyszła nam naprawdę niezła reklama telefonów marki Samsung, ponieważ ich konkretny model został zalany podwójnie, a w dalszym ciągu działa. Wracając do tematu plecaka Kalenji Ultra Trail 15 litrów, to pamiętajcie, że jeśli będziecie biegać podczas deszczu z telefonem schowanym do omawianej kieszeni, to możecie mieć problem, o ile to nie będzie ten smartfon. Jeśli materiał Wam się spodobał, pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, pozostawieniu komentarza i kliknięciu łapki w górę. Wszystko to naprawdę ma wielkie znaczenie. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie! Ale Ty to jesteś kozak. No masakra!